Dzień dobry. W tym odcinku pokażę, jak założyć konto w aplikacji Sklep Play, dzięki któremu będziemy mogli pobierać i instalować różne aplikacje w telefonie. A tym samym założymy internetowe konto pocztowe, czyli skrzynkę e-mail, z której będziemy mogli wysyłać i odczytywać wiadomości. Przejdźmy teraz do zakładania konta w sklepie Play. Na ekranie telefonu wyszukujemy ikonę sklepu Play i dotykamy jej. Następnie dotykamy Zaloguj się oraz Utwórz konto. Wybieramy Dla mnie i korzystając z klawiatury wprowadzamy imię i nazwisko. I przechodzimy dalej. Wypełniamy wymagane pola. I dotykamy dalej. Zobaczymy proponowane adresy mailowe. Wybieramy najbardziej nam odpowiadający lub wpisujemy własne, korzystając z klawiatury. Dotykamy dalej. Wpisujemy hasło złożone z 8 znaków. Najlepiej, aby był to wyraz plus cyfry i znaki specjalne, na przykład wykrzyknik. Potwierdzamy hasło, czyli wpisujemy jeszcze raz i dotykamy dalej. Podajemy numer telefonu lub dotykamy pomiń. Dotykamy dalej. Akceptujemy zgody. Aby to zrobić, przesuwamy tekst palcem w górę, aby przejść do końca treści. Następnie dotykamy Utwórz konto. Przy okazji możemy wybrać tworzenie kopii zapasowych naszych danych. To w przyszłości ułatwi przenoszenie wszystkich danych na nowy telefon. Teraz możemy swobodnie instalować aplikacje w telefonie i używać poczty Gmail. Jeśli nie masz aplikacji, pobierz ją ze sklepu Play. O tym, jak pobierać aplikacje, mówiliśmy w innym filmie. I na dziś to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.